Siemanko, ziomeczki, z tej strony Marcinos i oczywiście nagrywamy kolejną mapeczkę Escape z serii Minecrafta, właśnie tak, z tej gierki minecraftowej. Oczywiście dzisiaj ze mną znowu nie kto inny jak tylko Rudy Piesek, tak. Tak więc siema, szczałeczka, siemanko, tak. Kciuk w górę już poleciał do was. I oczywiście nagrywamy przygody minecraftowe, escape'owe. Tak, więc tutaj czytamy, co tu pisze, czytasz ty, czytam ja? Jesteś gracz pierwszy czy drugi? Dobra, to jesteś ja jestem pierwszy. Ale zebrałeś z mojej skrzynki, nie, myślę, że zebrałeś z mojej skrzynki, ale dobra, ja czytam. Gracz pierwszy. Nie oszukujcie, nie oszukujcie, cheatujcie i tym podobne. Czekają was 22 długie etapy, reszta zasad po tej stronie. Checkpoint jest co 5 etapów, nie możecie niszczyć ani używać bloków, jeżeli tabliczka was o tym nie poinformuje. No to czytamy. Witam was w drugim odcinku mojego show. Pierwszy coś tam, dobra. Nie chcę już tego czytać. To co jest nam potrzebne, to już przeczytałem, ale fajnie wyglądasz w tym czepku. Masz jakiś czepek. Ej, którym to się brało, żeby szybciej zbierać te przedmioty? Shift i prawy. Czy lewy? Dobra. Zasady arena. Ty masz arenę? Ja też mam arenę. To co my mamy, PvP co? Co? Dobra, to wchodzimy. Aha. Nie ma. Set lecza pierwszego. Ej, tu my mamy PvP? Ze sobą? What the fuck? Będziemy się bić? Dobra, niech będzie. Zobaczymy, kto wygra. Właśnie jednak nie będziemy bić, bo ja słyszę jakichś zombiaków. Dobra. Zasady areny. Zebrałeś zasady areny? Co? Ej. Gdzie ty jesteś? A, ty jesteś. Zasady areny. Witajcie w odcinku dodatkowym naszego show. Do boju. Oto zasady. Nie możecie niczego niszczyć na arenie. Itemy z areny możecie używać tylko na terytorium areny. Arena nie jest związana z wyścigiem. A to co? PvP? PvP? Na siebie? Chodź. Come on. Pierwszy pojedynek. Zobaczymy kto padnie, a potem zaczynamy nagrywać już normalnie przygodę. Ej, ty z łuku do mnie. O, ty. Fergusonie. Fergusonie. Padłeś! Wygrałem! Marcin z mistrzem, dobra, zabrałem ci itemy. Chowamy to wszystko tutaj do kuferka. Złotykę. Wszystko chowamy. Złotykę. A po co ci? Ja po co? Mam złoty ten. Dobra, to ci oddam. Tu mi jest niepotrzebne, tu mi jest niepotrzebne. Miecze też są nam niepotrzebne, tego mamy nie używać. Twój hełm, ja mam tutaj, zaraz ci go rzucę. Gdzie ty jesteś znowu? Gdzie ty jesteś? Gdzie tu? Na dole? No poważnie cię ciebie pytam. Gdzie jesteś? Na sędzie miejsce. Tutaj. A przed tobą. Gdzie nie widzę. Dlaczego? Zaraz widzę. Wyjdź i wejdź, bo coś cię zlagowało. Ja jestem na dole samym. Będziemy szli na imprezę. Ej. Zobacz to. Leć nie. O, nareszcie jesteś, siema, masz. Tu twoje. Dobra, więc zaczynamy. Zasady areny to sobie już schodzą, to jest niepotrzebne. Dobra, wchodzimy tu. Co tu pisze? 1, 2, 3, start. Dobra. Gracz. O, mamy parkura. Ojej, ja lubię parkour. Ale padełeś. Nie. Ty, ja nie. Ja to muszę przeskoczyć. Kurde! Fucking shit. Nie wskoczył, idiot. Jedziór, dobra. Teraz nie muszę. Troszkę mi to zmurzło. Nie jestem Marcinus, tylko Marcinus. Aha,
A ty na samym początku odpadłeś. Dobry jesteś. Ale mi kurde farki. No i nie przeskoczę tego, bo mi kurde degretnie. Nie wiem z jakim ciulem. Kurde, co się jeszcze pobiło. A jeszcze mi drzwi przypieprzyły. Mamy 22 etapów, kurde, a my dopiero pierwszego nie możemy przejść na jeździe. Widzicie, kiedy my... Dobra, w razie czego nagrałem to w dwóch odcinkach. Gdzie jesteś? A, z partnera są w stosunku. Nie, tam bez partnera. Ostatnio tutaj było do mnie zapytanie właśnie od was, drodzy widzowie, kiedy będą przygody z Minecrafta. No to macie przygody z Minecrafta, już tutaj nagrywam oczywiście Escape'a, Escape'ową mapeczkę specjalnie dla was, bo ostatnio leciały filmiki do was właśnie z gry Pro Evolution Soccer 2015, ale mówię, trzeba nagrać właśnie z Minecrafta, bo dawno go kurczaki nie było. No i znowu kurde, coś nie mogę tego przeskoczyć. Ty grasz na spawnerze, widzę. Ja poczekaj, ja się stepam do ciebie. Jak to było? Deperudy piesek? Deperudy piesek? Dobra, się ma. Nie jest na dobre, jesteś w ludzie. Tu mam jeszcze zawsze dalej tam, na tą maskę. Dobra. A, franska. No dupło mnie. Padnę. Dankę. No bo miałem się już stepać do ciebie, a nie chce mi się... No... Zestawiłeś się? O, super. O, teraz na pewno wygrałem, na pewno. Ja nic nie widzę. No zepchłeś mnie do lawy, no chłopie! Co ty robisz? Rudy piesek próbował pływać w lawie, no nieźle. Etap drugi, pole minowe. Pod niektórymi przyciskami są ukryte TNT, ale pod którymi? Radzę spojrzeć w górę. Oto cała podpowiedź. Bądźcie bardzo ostrożni, powodzenia. Ach, tak, to chuje chyba osobienia. A przeszłeś się na skakanie, dobry jesteś. Dobra, tak. Często tak przejdę. Ale wybuchy fajerwerki. Fajerwerki. Etap 3, witamy w armii. O, szkolenie. Tu. Ale poszłem jak odrzutowiec. To naprawdę było. Ej, gdzie ty jesteś? To mnie wrzuciło od samego początku. Dzięki ci wielkie. A ty gdzie jesteś? Chcę się stepać do ciebie. No to jak jesteśmy w wojsku, to powinniśmy stać. Godzina 5:30. Kiedy pobudka zagrała. Dobra, co tu mamy? Bagno! No co, są w wojsku. Tak, bagna są w wojsku, nie tylko w wojsku. Najgorsze jest jak się czołgać masz. W bagnie albo najbardziej najgorzej to jest czołgać się na lodzie. O właśnie tak. Bo wtedy masz wszystko poździerane. Albo na betonie. Co pisze? Etap czwarty, stare dobre czasy. Tak, stare dobre czasy. To znaczy, jeśli nie grałeś w pierwszy odcinek show, to nie zrozumiesz nazwy tego poziomu. No właśnie, ja też nie rozumiem tego, bo nie grałem w pierwszy ten. Nie grałeś w pierwszą część? Zachęcam. A teraz biegnij. A, dobra, dzięki, że mnie zatrzymałeś, ziomuś. A teraz każesz mi biec. To jest tak, kurde, jak się jedzie samochodem i wyjeżdża w ostatniej chwili ci samochód drugi i cię po prostu hamuje, tak, to jest najlepsze, to może być. Dobra, jesteśmy w piątym etapie, mamy pierwszego checkpointa, z tego co ogarnę to, tak? O, i mamy tego, ziomeczku. O,
mam jabłuszka i te hełmik. To się przyda, to się przyda. To się przyda. Ale dziwnie mi, kurczę. Nauszniki i tam, dobra. Etap 5, wieża. Ej, patrz co tam było. Wujek Zenek i wujek Władek. Cześć wujek Władek, pozdrawiam wujka Zenka, wujka Władka. Dobra. Wujek Władek, wujek Zenek są na scenie. Bomba. Tak, teraz dalej. Bops. Ej, padnęłem. A ty gdzie jesteś? A ty jesteś tam. Ej, dobre. Idziemy po szkole do biblioteki i będziemy skakać po półkach. Kurde! Po półkach z książkami. Na półkach z książkami. Tak będziemy skakać. No Franca głupia nie przeskoczy. No nareszcie. A teraz ktoś mnie przelagowało i nie przeskoczyłem. Nie wiem w ogóle co to mi się stało z tym Minecraftem, że francowata tak laguje. No przecież to jest chore. Takie lagi robi. O, dobra, wyszłem. A jak tam dalej trzeba przejść? Ale że jak tam? Nie. Tu na to okno? Wątpię, że tu przeskoczę. Zaczekaj. Dobra, skoczyłem, no czekam. A co, będziesz się tepał pewnie do mnie. I teraz w którą stronę? Tam do przodu czy tu do tyłu? Tu do tyłu raczej chyba, nie? O, Franca! Muszę się stepać. No tu jestem za tobą. Tam mamy przeskoczyć? Ej, Milka! Tam była krowa Milka. Ale ja ciebie widziałem, ty nie musiałeś widzieć. Przeskoczyłeś? Ej, bo spadniesz. No nie! Patrzę się za każdym razem na tą krowę Milkę i po prostu mnie tam coś ciągnie do niej. Ej, gdzie tu mamy skoczyć? Tu? Przecież uderzę głową o to. A jednak nie. No nie, gdzie ten żar skoczył? No dzięki wielkie. Zresztą masz dobrze, bo ty się zespawniłeś. O, złote jabłko jest moje. Ha, ha. No nie, fuck. And shit. No chłopie, co ty robisz? Bo ja się tepam, a ty nie wiem, gdzie ty jesteś. Dobra, gdzie tu mam skoczyć? A, na ten wieszak. Ja tańczę na róże, tak? Stalowa rura w F6. Niech tu ten DJ Farad śpiewał. Było ciężko ją znieść. No nie! No teraz to ja już w ogóle nie wiedziałem, gdzie ja byłem, bo widziałem planszę zamiast... Ja muszę sobie w grafice przestawić. Nie. Tu. O właśnie, może tak będzie dobre. Mnie nie będzie tak zagubało. O, troszkę mniej tego lagowania. Bum, bum. I teraz tam trzeba wejść. Ale glebłem! Dobrze, że mnie... Dobrze, że nie spadłem. To mnie najbardziej cieszy. No idź, skakuj. Ha. Poczekaj, nie skakaj! Ja się tepnę do ciebie. Ej, słyszę tego NPC-ta. Aha. A zresztą co ci mówię? Ja słyszałem tego NPC-ta. No nie! Aha. Ćwiczę karate. No nie, teraz się nie wybił. To jest dobre. Jak się wybije, to za późno, a jak nie, to za wcześnie. No, teraz to w ogóle przeleciałem całkowicie. Ale widzę twoją mózgownicę.
No fucking shit! Już tam byłem, ale spadłem. Byłem, lecz spadłem. O, znowu, patrz, no jestem teraz na białym. Fuck! Dobrze, że ty tam chociaż jesteś, się tepnę do ciebie. O, nareszcie! Wreszcie! No, to no nie, no nie! Spadłem całkowicie, zginąłeś, brawo, super dla mnie, nie? Ej, a ty gdzie jesteś? Bo... Za ścianą. Widzę ciebie. Widzę ciebie! No przez ciebie rzuciłeś mnie, no. Ja pierdziałem. Ej, bo mamy więcej deadów. No co ty robisz? Mamy więcej deadów niż tego... Gdzie ty jesteś? Ej, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy na samej górze mapy. A gdzie ty ustawiłeś tego spawnera? Też nie wiem, ale gdzieś jesteśmy na pewno. Ja pierdzielę. Poczekaj, wpiszę sobie Munda. Już jestem! Już! Gdzie jesteś? Czekaj, ja też tam zaraz będę. Czy się przyniosę, nie? Gdzie to jest? To da się uczyć. Gdzie to jest? A, tu, tu byliśmy, no właśnie. Nie klik. Dlaczego zaczynamy od samego początku? No ja muszę sobie gamera włączyć. Dobra. Ej, dlaczego zaczynamy od początku? A gdzie my jesteśmy? To gdzie mamy skoczyć? Tu wejść do tego okna? Co? Oh fuck. Płotki? Tylko że kamienne, ja je lubię. Zaraz, bo ja lubię płotki. Ha! Jak ja kocham tych NPC-tów. Ustawię sobie spawnera. Tu piszę checkpoint. Piszę, musimy to rozwalić chyba. Aj, mamy checkpointa! Jupi! Teraz mnie przeskoczy. Przeskoczymy. Tylko czekaj, się tepnę do ciebie. Przeskoczymy. O, jesteś, nareszcie. Co? Ja też nareszcie nie laguję i to nie słyszy. Chociaż... Spad! Ej, czekaj, nie ten! Ej, weź na razie nic nie rób, bo ja się tepnę do ciebie. O, dank tyszan. Co ty zrobiłeś? Gdzie mnie jesteś? Do góry. Czemu żeś tu skoczył? Ja mi tam psy zepnął. To mamy tam do góry iść. Ej, no. Zabiję tego NPC-a. Nie, dobry. O, dobrze mu zrobiłeś. Co tu pisze? Urodzinowa imprezka NPC. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Wszystko najlepszego. Tort urodzinowy. Ja go zjem. Ja go zjem. Przepraszam. Zniszczyłem wam tort urodzinowy. Ej, przepraszam, ale czy to są wasze... Ej, to są ich urodziny, czy to jest ich pierwsza randka, bo ja tego nie kapuję. Dobra, zasiadamy do stołu. Ej, Francja mnie nie chcą wypuścić teraz. Oni mnie nie chcą wypuścić. Oni mnie nie chcą wypuścić. Ale techno impreza. Cześć, tu. Ej, ale mnie lutujesz. No już, wyskoczyłem. Pomogłem ci. Dankie schön. Idziemy po prostu. Osadnicy to są NPC. Dobra. Idziemy dalej. Ważne. Wrzuć wszystkie zielone wełny. A tam nie skakujemy. Idziemy do tego czarnego, tak? Ej, nic nie widzę. Ciemność widzę, widzę ciemność! Aaaa! Ale chlupło, mroczno, prawda? Przestraszyłem cię? Nie, jednak nie. Nie wystarczyło, żeby mnie wystraszyć. Ale fajna była ta impreza, nie? Happy birthday to you!
Dobra. Etap szósty. H2O, wystarczy kropla. O, wiaderko, H2O. Jesteśmy tą syreną. Syrenka to mała syrenka. Oto przed wami bajka. Mała syrenka extra.com. Ej, bo ja się kopię, kopię się. A ten idiot nie chce, ej, nie chce płynąć do góry. Dziękuję. Oddychadło. To nie jest oddychadło, tylko miejsce na oddech, a nie oddychadło. Oddychadło, to rozwaliłeś system po prostu, rozwaliłeś go. Całkowicie. Dobra, to my w którym już etapie jesteśmy? Gdzie my tu mamy iść? Ciasto. Ciasto. Ciasto! Karmel! Czekolada! No właśnie, tak to powinno być. Ej no francowaty! A mnie tu wkurza to pływanie. Do góry, na dół. Na dół czy do góry? Mamy iść. Super, ja się utopię, wiesz? Bo ja nie wiem, gdzie mam iść. A on nie chce płynąć. Poczekaj, może jakoś wyjdę z tej wody. Może mi się uda, może mi się uda, może mi się uda. Udało mi się. Wyrwało mu się. Wyrwało mu się, dobra. Ja muszę zjeść ciasteczko. Dobra. I znowu w dół, i w górę, i w dół. Przypomina mi to grę Super Mario, bo tam też się tak pływało. Tylko, że chociaż jemu tlenu dużo starczało. No nie, ten znowu zdycha mi. Mój mi zdycha, mój mi zdycha. Super, brawa dla niego. Ej, bawimy się w Celebrity Splash. Bo tyle wody. A teraz głęboko oddychaj. Dobra, wdech, wydech. Dobra, gramy dalej. Lawa teraz. Etap siódmy, zagadka pierwsza. Jaki jest wynik tego dzielenia? Działania. Po prawej. 2, 30, 4. Po prawej. To jest to. Ja już byłem. Co to kurwa jest? No właśnie, co to kurwa jest? Też tak mogę powiedzieć. What the fuck? O właśnie, tak to można nazwać. Ja już jeżdżę. Gdzie? Formułą 1? Rudy piesek jeździ Formułą 1, a mi ucieka. Formuła. O! Super. Ja też jadę. Ale fajnie się jeździ. Proszę Państwa, Schumacher wysuwa się na prowadzenie. Za nim tuż kubica. Proszę Państwa, ile kibiców. Jedzie dalej. Schumacher na prowadzeniu. Ach, dużo nie brakowało i by wypadł z zakrętu. Dobra, Schumacher. O, ale i długa jazda, proszę Państwa, jaki długi tor. Dobra, wbija się. Wbiłem się, tylko ja nie wiem, gdzie jestem. A gdzie jestem? Ej, wagonik mi uciekł. Super. Ej, wagonik mi uciekł. Uciekła mi formuła, pojechała ze mnie. Ej, ile jest? 22 etapy, a my jesteśmy w siódmym. Tam dużo nie brakuje. Etap... Nie, skok wiary? Dobra. Na bombę! Ale super, wiesz, padłem. Nie udało mi się. Gdzie ty jesteś? Gdzie my mamy iść? W ogóle. Ej, halo, halo. Aha. A, bo ja mam no, fucking shit. Poczekaj, się tepnę do ciebie, bo ja tego nie chcę. O, super, dzięki za takie.
przeskoczyć. Kamikaze. Raczej ten to jest moje. I znowu widzę wujka Franka. Wujek Franek i wujek Edmund. Ej, czemu ja im głowy przestawiam? Kręcę głową wujka Edmunda. O kurde! Chłopie, bo twój mój wagonik pojechał za tobą. Dobra, ja też jadę. Czy dogonię Roberta Kubicę? Robert Kubica, czyli Hubert z Hubert Rudy Piesek. O właśnie, tak. Dobranoc. Dobranoc. Bo misie lubią dzieci, a dzieci lubią misie, tak? Obejrzeliśmy dobranockę, pora na dobranoc. Bo dzieci lubią misie, a misie lubią dzieci. Ho, ho, ho. Dobra. Złoty hełm, złoty... Nerwia, co cię nerwia? No. Chyba w nerwia, nie nerwia. Może NERGAL! Chodzicie o Nergala? Etap 10, ślizgawica. Gdzie to jest? Gdzie mam iść? A tu. Będziemy się ślizgać? A mi to łatwo poszło. Weź się nie typaj tak co chwilę do mnie, bo ja nic nie widzę i w końcu wpadnę gdzieś przez ciebie. Etap 11, motorówka, tak. Będziemy pływać. Łódką. Dziadek stówkę, babka stówkę, kupili sobie motorówkę. Dobra, pływamy. Ale pieprzłem. Motorówka mi się rozbiła. A ja wolę sobie popływać tak, na pieska. Kąpił klapsztu, kresztu, nie mam ręcek 11. Nie wiem, jest mi dalej. Co do pomarańczowego idzie? Coś mówisz o czymś, a nawet nic nie przeczytasz. Etap 12. Rozdroża dróg. Czyli innymi słowy, wracamy do starego porządku z pierwszego odcinka show. Niech każdy z was wybierze swoją ścieżkę i niech się trzyma powodzenia. Ja wybrałem pomarańczowy. No a pomarańczowy jest dla gracza pierwszego, no to masz pecha, musisz stąd wyjść. Przed nie każdym można. Etapem będą takie dźwignie niezapalone. Przed każdym etapem będą takie dźwignie zapalone. Oznacza po prostu tyle, że ciebie tutaj nie było. Aha, by twoi przeciwnicy wiedzieli, że jesteś... A to ja mam je zapaleć, te dźwignie, tak? Dobra. Etap 13. Skąd ja to znam? Nie wiem, skądś na pewno. Tylko troszkę Rudy zrobiłeś źle, bo powinienem ja mieć etap gracza pierwszego, a ty wziąłeś na odwrót. Troszkę mnie wkurzyłeś tym właśnie zagraniem swoim. Ogarnięty etap 14, czas na craft. Cel płyta naciskowa. Ej, dobra, podpowiedz mi jak mam zrobić płytę naciskową, ja nie wiem. Słyszysz? Przycisk mam, ale płytę naciskową? Przycisk też może być. Dobra, mam. Myślę, że zrobiłem sam. Dobra, i mam tą płytę tu wstawić, tak? Naciskową. Ops, dobra. Cel, drabina. A drabinę jak mam zrobić? Chyba już będę wiedział, tak? Tak? Tak. Dobra, nie wiem, tak. Haha. Zgadałem. Ale super, tylko że drabiny sobie nie zebrałem. Dobra. Będziemy się spinać jak kominiarze? Idzie kominiarz po drabinie, fiku miku już kominia. Aha, dobra, czyli dużo mam drabin sobie zrobić z tego co tu widzę. To tu, to tu, 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 tu. To tu. Dobra, może mi się uda. Już dużo etapów nam nie zostało, więc fajnie, fajnie. Aj. Dobra, ta drabinka. Ta. Cel. Pierwszy przycisk. Pierwszy. Przycisk, dwa płyta naciskowa, trzecie dźwignia. Aha, z tego wszystkiego mam tak zrobić, tak? Z czego mam zrobić?
Co zrobić? Przycisk i płytę naciskową. Dobra, przycisk mam, a teraz płytę naciskową. No i nie. No już mam, zrobiłem sobie wszystko. Tylko muszę sobie to dodać jeszcze do ekwipunku i będzie gilas. Dobra, takie drzwi, żelazne drzwi, to ja tutaj dam przycisk. No co mi się zamknęli? No tak. Dobra. I brakuje mi jeszcze jednego. Oh fuck! Super. Muszę rozwalić drzwi, przykro mi. Muszę rozwalić drzwi, bo nie zrobiłem sobie trzeciego ani płyty naciskowej, ani trzeciego przycisku. I to jest troszkę kapa. Oczywiście, drodzy widzowie, będzie to dłuższy odcinek, dlatego iż to jest to właśnie mapa, gdzie są 22 etapy. Jest to troszkę parkourowa, troszkę zagadkowa mapka. Sorki za te rozwalone drzwi, ale zapomniałem sobie zrobić tego trzeciego przycisku lub płyty naciskowej, no i wyszło jak wyszło, więc za to mnie tam nie wincie. Checkpoint trzeci, czyli jesteśmy w 15 etapie jakby gry, z tego co tak ogarniam, bo co 5 etap ma być, 5 etapów ma być właśnie checkpoint, no to spoczko. I widzę tutaj kolejny parkour. Oh fuck. Troszkę nad tym parkourem mi tu zejdzie. No, sami właśnie widzicie, jak to się dzieje, że no francka głupia nie chce skoczyć. Może mi się uda, może nie. No chyba raczej mi się nie uda tego przejść. W ogóle tak mi laguje Minecraft, że to jest masakra. Ale nawet nie wiem jak mam... Aha, dobra, już ogarniam to jak tu przejść. No fuck. Dobra, nie ogarniam. Pomogę sobie tym drabinką. A jak ty ustawiasz tego spawnera? Bo ja bym sobie wpisał. Spawn point. Sypy oven. Razem? Point razem. Ty o inny ty? Tak. O i nie. Coś mi źle powiedziałeś. Spawn point, ale osobno. Też nie. To co jest? Piąt napisałeś? Spawn point. A dobra, dzięki. Ja źle wpisałem po prostu. Ej, gdzie mam tutaj iść? Ja mam na imię Brad Herobrine. A jak teraz mam się tepnąć do tego spawn pointa? Odrodzenie. Aha, dobra, cieszę. Ale mi laguje. Nie tu. Jak nie tu, jak dobrze idę? No dobrze. O, co ci biega? Ciąleczku. O, fuck! Fucking killing bitch. Ktoś jeszcze do mnie pisze na Facebooku. Nie mam czasu, nagrywam Minecrafta. Tak, Minecraftowe przygody escape'owe. No i fuck! Szczeli mnie to zaraz. Całkowicie. Tak franca laguje, że to szło. Mamy 34 minuty, szczerze powiedziawszy, na nagrania. Nie no, w 40 minutach może się wyrobimy, ale z takim przechodzeniem tego parkoura za każdym lagowaniem to na pewno się nie uda. Jak będzie robiło, jak robi. Dobra, jestem tu. Tu. Dobra, przeszłem. Hej, kurde, jak z tego spadnę, bo tak mi laguje. Że chyba bym się wkurzył, to aż za bardzo. Ale mi franckowata laguje, ja nie mogę. Jestem zgrany dzisiaj. A teraz w prawo. No dalej po szkle. Aha, dobra. Dzięki za podpowiedź. Bo bym szczerze powiedziawszy nie wiedział. Idziesz dalej jako gracz 2? Czy 1 teraz? Jeden. A mamy jeszcze mieszkanie na barach. Kogo mamy mieszkanie na barach? Drag.
wyścig wprost. Aha, dobra. Ej. What the fuck? Ej, wyścig po prostu jak ja nie mam ten. Wagoników. Ale NPC-tów, ale jaja. Są NPC-ty? Dobra, idziemy dalej. Ale mi się ciężko rozmawia. Super. Przypomina mi już ta gra po prostu Harry'ego Pottera. No, ale dobra. A wy oczywiście, jeżeli macie jakieś godne uwagi i takie fajne, godne polecenia mapeczki Minecraft do Minecrafta, właśnie Escape czy nie Escape, no to oczywiście po prostu piszcie tutaj w komentarzach pod filmikiem, dawajcie mi linki, a ja postaram się po prostu nagrać te mapeczki. Dobra. Odpowiedź A. Jak nazywa się brat Carolina? Steve. Idź prosto. Ciekawe co się stanie. Przejdę czy nie przejdę? Tak więc ziomeczkowie, jeżeli macie jakieś fajne mapeczki do Minecrafta, właśnie escape'owe lub jakiś parkour, oczywiście w komentarzach pod filmikiem właśnie wysyłajcie mi linki do tych mapek właśnie, tak. Więc oczywiście nie zapominajcie. A my mamy już etap 18 i za chwilkę już niedługo będziemy zobaczyć. Ja płynę, no dobra. Niech będziemy pływać. Tylko do góry. Idziemy, zbieraj się. O, dobrze. Pływaj, Geronimo! Dobra, proszę. Super. Eliksir ratunkowy, chociaż mi tak życia tutaj dużo nie zabrało, się zresztowałem, chociaż mi tak nie wyleci. Dobra, idziemy dalej. I znowu słyszę głos NPC-ta. To jakby coś po prostu... Nie wiem, co, ale coś nie wiem. Zobaczymy, jakby na cepie się dzieje. Znowu eliksir ratunkowy, nie jest mi potrzebny. No dobra, siemałem to, że zalałbym was z miłą chęcią, ale nie w takim sensie erotycznym. Zalałbym was tą wodą, która płynie. Płyń przez morza i oceany! O, nareszcie. To jest dobre, że za chwilę zamyka zamykają nam się drzwi. O, mamy śnieżki. I gdzie tymi śnieżkami mamy na wasze? Ale że tak, że one mają się rozwalać, czy? Nie. Kuliterą. Tak? No to nie da się tak. No dziwne, że ja nie rzuciłem. A gdzie mam teraz zrobić? No nie mam już tych gałek. Tu jest jakiś kuszek, to jest chyba ten, nie? Śnieżki. O, prawie 40 minuta. Chyba najdłuższy odcinek na moim kanale to będzie. 40-minutowy, no jeszcze takiego z Minecrafta odcinka nie miałem, no ale fajna, ciekawa mapka escape'owa. Na pewno myślę, że na pewno będą od was łapeczki w górę, więc bardzo tego bym chciał. Mam płytę naciskową tutaj, która mi pomoże właśnie przejść, bo nie mogłem. Dobra, checkpoint. Super, że mam checkpointa, mam. No to te. Na balkon, ale nie idę na żaden balkon. Etap 20. Lawa i piach. Przechodziłeś już to? W którym tym etapie jesteś? Co mam tu zrobić? Na tym etapie możesz rzucić kilofa w kobel.
A jak mam zrobić kilo? Tak? No. To tu? To tu? To tu? O lol, ja mam coś. Aha, chyba już odjadłem na skupienia. Na 100% tego nie przejdę. I teraz pewnie mnie wywali. Nie wiem gdzie jest. What? Muszę się tepnąć do ciebie, no przykro mi. Stepałem się do ciebie. Gdzie my jesteśmy? Gdzie ja jestem? W ogóle. A drugi odcinek show pana przygody. Aha, wygrywa. Gracz 2! Jupi, wygrywa. Nagroda pocieszenia dla przegranego. To jest węgiel. Super. Gratulacje wygranej i czas, abyś wybrał swoją nagrodę. Oczywiście są to niespodzianki. Wybierz B albo B i zobacz, co wygrałeś. Możesz wybrać tylko jedną. Ja wybieram drzwi B. Co wybieram? O, nie to jakieś duże. Co to będzie? Przejażdżka do domu strachów. Jadę do domu strachów, a tym samym właśnie żegnam się z wami. Żegna się z wami Marcino siedzący w wagoniku. Trzymajcie się cieplutko i oczywiście piąteczka, podsyłajcie mi mapeczki do Minecrafta escape'owe i nie tylko. Tak więc piąteczka, trzymajcie się, strzałeczka. Żegna was Marcinos.